holu. Jesteśmy na gali finałowej, czyli inaczej mówiąc na gali rozdania nagród i gali zamknięcia 12. edycji festiwalu LGBT w Kinotece Warszawie. Powiedz, jakbyś miał podsumować dany festiwal. Czym on się wyróżniał się od poprzednich edycji i czy publiczność dopisała? Publiczność dopisała. Ja pierwszy raz zajmuję się tym festiwalem, więc trudno im porównać, natomiast wszyscy mówią, że bardzo dopisała, bo też to jest tak, że wszyscy czekaliśmy na to, żeby można wreszcie było wyjść do tego kina, wyjść z domu, więc jest bardzo dużo ludzi. Bardzo też ta publiczność jest taka kolorowa, różnorodna, sympatyczna, także super. Powiedz, jakie były największe trudności, ponieważ ty jesteś odpowiedzialna tutaj za PR, jako PR-owiec, nie ma co ukrywać, Polska, polskie środowisko jest dość ciężkim środowiskiem do promocji tego typu imprez artystycznych, kulturalnych. Ja się spotkałam raczej z bardzo właśnie pozytywnymi reakcjami, takimi, że bardzo wiele instytucji nas wspiera i mediów, w taki sposób, że no sami często wychodzą z inicjatywą, przychodzą do nas, więc ja się spotkałam naprawdę z bardzo dobrymi reakcjami, bo czasem zdarza się, że po prostu nie reagują, jak ich zapraszamy na pokaz filmu albo spotkanie. Natomiast ci, którzy reagują, są bardzo, bardzo fajnie nastawieni, wspierają nas, robią wywiady z twórcami filmów, które tutaj są. Reklamują nas również nieodpłatnie. Wszystkie reklamy, jakie mamy, to są nieodpłatne w mediach. Za kilkanaście minut zostaną rozdane nagrody, cztery filmy zostaną nagrodzone. Czyż można zdradzić w tym przypadku, jakie to filmy zostaną nagrodzone, czy jeszcze to musi być owiane tajemnicą? Jeszcze chwileczkę, 10 minut musimy poczekać, jest to jeszcze owiane tajemnicą, ale będziemy to ogłaszać. Jest na pewno, kiedy Państwo będą to już oglądali, to będzie to wiadome z mediów społecznościowych. I na samo zakończenie proszę powiedzieć, jakie gwiazdy, jacy celebryci wsparli swoją osobą dane wydarzenie, ponieważ na samym to otwarciu, jak i zarówno na samej gali zakończenia wiele gwiazd pojawiło się. No przed chwilą był tutaj Mariusz Szczygieł, musiałabym sobie przypomnieć. Nie? Koźniarska chociażby. Tak, no właśnie. Przepraszam, musiałam mieć kartkę, bo tak nie pamiętam tych wszystkich nazwisk. No nie ma co ukrywać, tłumy są tak duże na tym festiwalu, że za chwilę zaczyna się właśnie ten film kończący dany festiwal, a te gwiazdy bardzo szybciutko lecą, żeby zająć miejsce, no żeby właśnie, jednak... No to też jest tak, że musimy później w ogóle, stojąc tutaj, próbowałam wyłapać te gwiazdy, one po prostu lecą na film i później ja widziałam w relacjach dziennikarzy, że niektórzy byli, a po prostu lecieli od razu na film, więc nagrywali swoje wypowiedzi już po gali zakończenia. Po gali otwarcia w zeszłym tygodniu i teraz pewnie będzie tak samo z galą zakończenia. Czy możemy spodziewać się kolejnej edycji na za rok? Czy to będzie w Warszawie, czy w innym mieście? Nawet nie za rok, tylko już planujemy na kwiecień przyszłą edycję, czyli wrócimy do tego terminu, który był przed pandemią, taki wiosenny. I będzie to edycja prawdopodobnie w 8 miastach, tak jak teraz jest. Bo teraz taka najbardziej efektowna, powiedzmy, jest w Warszawie, ale w 7 innych miastach też się odbywają pokazy w ramach festiwalu. No wiadomo, to jest tak jak i w tym roku, jak i w ramach poprzednich edycji, natomiast gdzie samo to centrum będzie, tak jak w tym roku wybraliście Warszawę, natomiast na przyszły rok, czy już wiadomo, które to będzie miasto otwierające daną galę, dany festiwal, przepraszam? To będzie też Warszawa. Bo tutaj nam się udaje jakoś najwięcej przyjaciół festiwalu zgromadzić.